mamy tutaj wyspę Jamesa Bonda, agenta 007. Przepiękne miejsce, na żywo robi ogromne wrażenie. Czadersko. Piękne miejsce. Wow. Dobra, czekaj, bo patrz, tu jest normalna wioska. Jak pójdziemy sami, to się zgubimy, bo tutaj normalnie życie jest. To jest to normalne życie. Sklepy, domy, firmy, biznesy. Wszystko normalnie. Ciężko by tutaj było żyć. Naprawdę. Nie jest prosta sprawa. Slumsy dobre. Ja pierdzielę. Jak tu żyć? Ale on co, będzie siedział? My mamy leżeć, a on będzie siedział. O, ale trzeba tutaj dobrze manewrować. Co nie ma? Lay down. Leżej, ma, uważaj. Weź ręce z tego może, z brzegów. O tak, bo jak walniemy, to... Ja pierdzielę. Ale akcja. Ale akcja. I jakie widoki. Ale hit. Okej. Okay. I jadźcie. Ale nam zrobili przeprawę. Chyba tylko nam. No, to jest to właśnie słynne miejsce. Wow. A więc tak, milion fotek zrobionych, i grupowe, i pojedyncze, czapka krzywo. Także mamy tutaj wyspę Jamesa Bonda, agenta 007. Przepiękne miejsce, na żywo robi ogromne wrażenie. Coś mi tutaj czapka źle leży. W każdym bądź razie czadowe miejsce, zdecydowanie warto było tu przyjechać. Ludzi oczywiście bardzo dużo, ale można sobie zrobić fotkę samemu. Jak się tylko dobrze jakoś ustawi, ułoży, to można mieć z Jamesem Bondem zrobioną fotkę sam na sam. Idziemy jeszcze porobić jakieś inne fotki, pozwiedzać jeszcze co tutaj jest, ale wszystko robi naprawdę ogromne wrażenie. O, jaka niespodzianka. Co im? To jest daleka, a to mieszkanie jedyny chyba legalny tej wyspy. No, spory jest. Sporych rozmiarów. Chińskie mi. O, ale wielkie. No, zaraz będą ludzie uciekać z wody. O, ale piękny okaz. Wielki. Takie schodki. Idziemy jeszcze wyżej, może będzie jeszcze ładniej, choć tu już było bardzo ładnie. Okej, okay. O, też jest pięknie, czadowo. Emi, co ty sobie tutaj tak siedzisz? Chodź, dołącz do naszej grupy. Usiadłem sobie na skałce, przyszli mi zajęli. Tak, a to niedobrze. Po trochę, poprosili ładnie, żeby zeszło. Aha. Okej, okay. Ale widoczki co? W tą stronę. Tutaj od tej strony też jakoś łódki sobie podpływają. Myśmy od tej strony akurat nie przypłynęli chyba. Czy to myśmy dookoła obeszli? Nie. To jest jakieś inne miejsce. O, jaka tutaj też wisząca skała. Kurczę. Czadersko. Piękne miejsce. Wow. Jeszcze jedno spojrzenie. O. Tutaj mamy informację, że jest to właśnie James Bond Islands. I tutaj. Sporo pozwiedzane, bardzo dużo ciekawych miejsc zobaczonych. Wycieczkę zdecydowanie można już nawet na jej początku zaliczyć do bardzo udanych. Tutaj też w sumie ta skała fajnie wygląda, nie? Tutaj też właśnie jest jeszcze ta ściana taka. Kurde, ale równa ściana. No. Tutaj jest jakiś kao. Finkan. Tak dużo ludzi, że naprawdę bardzo ciężko o dobrą fotę, no ale no niestety, no każdy chce zobaczyć, także no to też trzeba mieć jakąś wyrozumiałość, ale jakoś i tak dajemy radę.
I ołówki moje z laleczkami. Z Isle Home, James Bond Island, ołówki najważniejsze. O kurde, tutaj z drabiny schodzą. A, no bo to z Longtaila. To i tak dobrze, że chociaż im drabinkę podstawili. No, ale taka wycieczka też by była super, taką łodzią. Nasza łódka stoi już tutaj. Właśnie się ładujemy. A tutaj takie ciekawe, długie. No, bardzo ładnie wyglądają. Bardzo bym się chciał taką też karnąć. Patrz, jakie te schodki podstawiają. I gra. Ale głośno, kurde, te silniki to chyba, nie wiem, jakieś mocniejsze niż w tych zwykłych Longtailach. No zresztą łódka też dużo większa, to może i silniki jakieś mocniejsze. Tam jakaś 5-litrówka. V12. Czego zaraz tam pójdziemy zobaczyć. No tutaj jest zdecydowanie konkretniejszy silnik. Dużo większy niż w tych zwykłych. Przypłynęliśmy na wioskę, na której znajdują się praktycznie wszystkie, 99% domów, które się tutaj znajduje w tej wiosce, znajduje się na wodzie. Także bardzo ciekawe miejsce. Kurde, wygląda cudownie. Idziemy tutaj na obiad. Będziemy tutaj teraz jeść lunch, no i później jeszcze zwiedzać i dalej. O, ale dużo rybek, malutkich. Ale też jest jedna, była bardzo wielka, która tu przed chwileczką... O, jest, patrzcie się, jaka wielka. No. Jaka wielka, ale co? No tam sobie pływa. Ale ogromna ryba. No patrz, żarcia ma tyle właśnie, że masakra. Ciekawe, czy jeszcze raz podpłynie? Jest, jest. O, ale wielka ryba, co? Ogromna. Ale bardzo ciekawe miejsce. Ja pierdzielę. Co za czadowe miejsce. Ale już jestem taki głodny, że zjem wszystko, co będzie. Zjem im wszystko, co mają w garnkach. Dobra, nic nie zostawię dla nikogo. Zjem wszystko. Jestem taki głodny. Już tu się rozgaszczam. Eating, eating. Yeah. Co ten kot tu robi? No a co przeżysz tu się? No i zobaczmy, co tu w trawie piszczy. Bo to bardzo ciekawa wioska jest. Co? Cykady albo komary w trawie piszą, a patrz, jakie to są budynki, Emma. Tu woda na wodzie. No, slumsy na Filipinach. No, slumsy na Filipinach. A my jesteśmy obecnie w Tajlandii, w muzułmańskiej wiosce. No. Dobra, czekaj, bo patrz, tu jest normalna wioska. Jak pójdziemy sami, to się zgubimy, bo tutaj normalnie życie jest. Tutaj jest to normalne życie. Sklepy, domy, firmy, biznesy. Wszystko normalnie. Prąd normalnie podprowadzony. Liczniki się kręcą. Wszystko się zgadza. Ciężko by tutaj było żyć. Naprawdę. Nie jest prosta sprawa. Slumsy dobre. Ja pierdzielę. Jak tu żyć? Normalnie sklepik, no. Jak na Zanzi trochę, no rzeczywiście. Ale są lodówki, jest prąd, są lody, jest Magnum. Magnum nawet tu jest. Także... Nawet na wiosce, która jest daleko od brzegu. No właśnie. Patrzcie na to, betoniarka. Ja pierdzielę. Nie no. O, tutaj taki kogut w klatce. Barbecue? Or fight? No fight? No. For fight? Yeah. Ale widoki z podwórka, z balkoniku, eleganckie. Tutaj normalnie, tutaj mieszkanko. No, tutaj elegancki tarasik. Tutaj o. A tutaj mamy takie widoki, no kurde. Akurat jest ładne. Dobra, już puszczam. Tutaj jeszcze tylko pokazuję, co się dzieje. Jaka chatka i już.
tymi prawami? To się rządził tak, że kurde, czy jak płynie tam ja pierdzielę. Jaszczuro ryba. Jest boisko. A co tu się? Jakieś dziwne odgłosy. Ktoś się bije. Fighting cat. Ja, yeah. Cat. Go goni. To nie tylko tyle, że tu jest samo boisko, tylko tu jest w ogóle szkoła w tej wiosce. I tu jest napisane tam o, że jesteśmy właśnie w szkole, na wodzie. A Dorota wspiera szkoły. Edukację, tylko nie taką systemową, no ale tutaj akurat pewnie taka jest edukacja ich swoja jakaś, więc można wesprzeć. Jacie, ale miejsce, ale wioska, ale w sumie o, internet mają, połączenia mają, więc sygnał mają, więc kurde, no i tak jest dobrze, no, bo mogłoby nawet prądu nie być, dopiero by było problem. A tam meczet na tle góry wygląda też bardzo ładnie. Na żywo to w ogóle wszystko jest całkiem inne. Masakra. No kurde, boisko do siatki, boisko do ręcznej, tam do nogi, do kosza. Wszystkie boiska, do tenisa. Ale miejscówka. Tam pan pranie jakieś składa. Woda jest tu bardzo brudna. Tu mamy kilka jeszcze przykładów takich pułapek na kraby i sieci rybackie. Więc tak to tutaj wygląda. Idziemy w głąb. Tu mamy szkołę. Mamy szkołę i mamy... Dziękujemy za głos Mariuszowi na naszym wideo. Tam nawet sobie grają. Kurde. Tylko jak piłka wpadnie do wody, to trochę przerąbane. Słupy. Hej, serio. Tutaj koguty na sznurku trzymają. Patrzcie na to. Przywiązany kogut do sznurka. No, może tutaj wyskoczyć, jak się zdenerwuje, ale ryż ma. To podstawa. Fighter. Fighter. Wow. Uwaga. Idziemy na to drugie boisko jeszcze zobaczyć. Może uda nam się jakiś meczek rozegrać. No to, nie? Takie już całkowicie na wodzie, które się buja. Tutaj to już jest tak ciekawie. No kurde, nie wyobrażam sobie, przecież ta piłka co minutę później tutaj musi wpadać do wody. No ale... Musi poczekaj. Dobra, chodź, idziemy, chodź. Tutaj jeszcze troszkę z drugiej perspektywy. Jak to tu wygląda? No nie wygląda to bardzo jakoś tam humanitarnie, ale no takie miejsce. Ta świątynia tutaj to naprawdę ciekawie wygląda na tle tych gór. W ogóle w tej wiosce. Kurde, bardzo ciekawa sprawa. Przyszła i już tam tak pokazuje Emi do mnie, tylko z unikiem tak okej. Patrz, jaki tu jest lejek, jak woda pada, cyki i odprowadzenie. Hello! Pani tutaj naczynia myje. Ale tu jest bałagan. Ale fajnie, bo tu taka ekskluzywna restauracja. Kurde, zarąbista, czyściutko, pięknie, ładnie. A tutaj taki syf. A tutaj znowu taka ładna, piękna, czysta restauracja. O, tak. Właśnie takie zderzenie dwóch światów. Nie wiemy teraz, do którego portu mamy przyjść, bo każda restauracja to osobny port. No i teraz w sumie nie wiem gdzie. Ale coś będziemy szukać. Jeszcze tylko taki szybki rzut tutaj w restauracji na to, co jedliśmy. O, takie piękne dania. Tutaj jest akurat część vegetable, czyli tylko taka dla wegetarian. Ale przejdziemy dalej i będzie już takie coś pysznego jak kurczaczki, jak krewetki. O, już wszystko pozabierane. No a tak chciałem wam pokazać. No ale w sumie widzieliście na talerzu. Także
było tutaj naprawdę dużo do wyboru. Tak jak widzicie, ile naczyń, tyle różnych dań. Także było co jeść. I piękna, czysta, wielka restauracja. Duże, fajne, okrągłe stoły. Naprawdę fajne miejsce. Mega miejsce. Oj, tutaj to wygląda jak z pocztówki. Tutaj te po prostu te drzewka, roślinki, palmy wyglądają niesamowicie na tle tego morza, na tle w ogóle tych gór, tego wszystkiego, tych łódek. Kurczę, i tam taka ogromna ryba pływająca. Ale widok. Kurde, te łódki robią tutaj robotę. Tam z przodu też widać, jakaś łódka wpłynęła na mieliznę i chyba czeka na przypływ, żeby stamtąd wypłynąć. Tutaj taka też jakaś wyspa, tylko taka płaściutka, gdzie tylko jest dużo drzew, ale takich normalnych, liściastych. Ciekawe też bardzo miejsce.